Cześć, ciężarówka, co ty taka samotna tutaj stoisz? No właśnie tak stoję już od dłuższego czasu sama i cieszę się właśnie, że za chwilę będzie tutaj pole namiotowe ze mną, bo wreszcie będę miała z kim pogadać i się powymienić, może się też zabawimy wspólnie coś. No właśnie, ja mam nadzieję, że uderzasz w melanż razem z nami. No oczywiście, no jestem jakby do tego przygotowana, mam sporą pojemność, to jest około 100 litrów. I no, rzucam wyzwanie, prawda? Jeśli ktoś jest odważny, to ja zapraszam już od środy. Okej, okay, a jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc z tobą przeżyć Kazimiernication? No przede wszystkim trzeba chcieć. To tak jak z taką zmianą też, jak w ogóle chcemy coś zmienić, to trzeba chcieć. A to przepraszam za tą nieco filozoficzną taką wypowiedź. No po prostu wystarczy przyjechać na Kazimiernication z karnetem pole namiotowe z ciężarówką. Okej, okay. A ten karnet to tam na stronie gdzieś można sobie kupić? Wszystko tak jakby tam jest dostępne? Tak, to ten w ogóle festiwal, ja patrzę z ogromnym podziwem, on jest doskonale zorganizowany, to jest raz, a dwa, że no po prostu tak przyjeżdżają cudowni ludzie, że już to jest po prostu zderzenie tych dwóch jakości, to jest mieszanka kosmiczna. No to super, cieszę się bardzo, że taka porządna maszyna w porządnym miejscu, bo to właśnie ciężarówka będzie opiekunem wszystkich osób, które zdecydują się na pole namiotowe. Dzięki bardzo i mam nadzieję, że jeszcze cię odwiedzimy. No wpadaj, wpadaj.